Witam kochani serdecznie. Zrobimy. Wiem, że jest ilu jest sceptyków, tyle jest osób chętnych. Dokończę Państwu, tak jak co roku robię, nasze przewidywania tutaj, tak, na rok kolejny dla Polski, dla świata. Być może wszystkich nie, by wszystkich Państw tutaj nie pociągnę, ale wziąłam sobie ściągawkę, słuchajcie. Natomiast mam takie już bez kart, czuję, że wiecie co, że cała Europa zadrży. Zadrży, że nie będzie to tylko Turcja, ale będzie tak naprawdę cała Europa w mniejszym czy w większym stopniu, ale że zadrży. Mogę się mylić, ale zobaczymy, tak? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy. I lecimy najpierw co dla naszej Polski na przestrzeni roku, tak? Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, kochani. Co dla naszej Polski? Energetyka pierwsza. Energetyka pierwsza. Walka. Coś małym kosztem. Oczekiwanie. Zubożenie przede wszystkim. Walka, zubożenie. Mamy tutaj zubożenie. To jest energetycznie, tak patrzymy. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj u nas. Jak to wygląda tutaj u nas jeszcze od strony finansowej. Tragedia. Wielki strach. Wielki strach, tajemnica, sporo oszustwa, wiele przed nami jest ukrywane, tak? Jest ukrywane. Jest ukrywane coś związane, słuchajcie, tu jest pokazane kupa denarów, kupa złota, coś jest zatrzymane. Tutaj jest tak jakby złoto, srebro, bo to jakieś dukaty mi się pokazują. Zobaczymy na przestrzeni, co dla nas przeciętnych Kowalskich i ogólnie, czy są jakieś katastrofy. Anosą. Pożary, wzrost jakiejś choroby, jakiegoś bałaganu, ale tutaj mamy szansę, czyli nie powinno być najgorzej, tak? Dobra, patrzymy, kochani, lecimy dwie karty i dwie karty. My we wszystkim czekamy na szansę, tak? Mamy sąd ostateczny, czekamy na szanse, które mogą przyjść. I teraz powiem tak, wielką szansą może być dla nas, i tutaj dosłownie mówię, z końcówką A, tak, czyli końcówka A będzie miała jakiś wielki wpływ na Polskę. I teraz pytanie, bo tutaj jest tak jakby, że może, nie wiem, czy to jest ugrupowanie, czy to jest frakcja, czy to jest partia rządząca, czy partia tak jakby, ale nie sądzę, żeby to, co było, bo tutaj się z kimś walczy, tu z kimś walczy, tak, ktoś może być dla ludzi, ale może być przeciwko ludziom, tutaj jest uzurpowanie sobie czegoś, ale jest to ktoś nowy, kto rządzi, ale z końcówką A daje wielką szansę i tak jakby duże możliwości na zmianę czegoś dobrego. I tutaj jest dwie drogi, tutaj są dwie drogi, nie jest to ktoś wielki, tak, ale stanie się wielkim, jest to ktoś maluczki, kto stanie się, i myślę, że chodzi tutaj o jakąś partię, która jest mała, maleńka, a stanie się wielka, ale będzie służyła też po części ludziom, mało tego, zatrzyma coś, może coś zatrzymać, więc to są moje słowa, moi drodzy, że coś, co jest małe, może urosnąć, tak, urosnąć i tak jakby z szansą dla ludzi, z zawalczeniem przede wszystkim o ludzi, tak, nie wiem, o co chodzi, ale z końcówką, moi drodzy, a lecimy. Na co czekamy? Czekamy na dobrobyt. Czy się go doczekamy? Niekoniecznie się doczekamy tego dobrobytu. Mało tego, tutaj jest tak jakby ściąganie z rodzin, coraz mniejsze pieniążki, ale oczekiwanie na większe, tak? Tak jakby, czy inflacja zejdzie? Nie sądzę. Mało tego, myślę, że inflacja jeszcze sporo wzrośnie, bo tu się pokazuje, że tu nie jest robione tak, jak potrzeba, tak? Czyli inflacja wzrasta. Jeżeli chodzi o pieniądze, o wasze finanse, o nasze finanse, tak? To tu się pokazuje, że garstka ludzi tak, bo tu jest pokazane, że garstka ludzi tak, ale to są ludzie u władzy, tak? Tutaj mają. Natomiast przeciętny Kowalski musi żonglować małymi, dokonywać cudów małymi pieniędzmi, tak? Giermek buław i dwójeczka denarów, czyli tak niekoniecznie bym powiedziała, aczkolwiek jeszcze tutaj tak jakby trzymania za mordę mocnego nie ma, czyli nie jest, słuchajcie, źle. Lecimy.
katastrofy, czy coś się wydarzy. Tak, wydarza się coś wieczorową porą, mam, znaczy wieczorową porą. Pokazuje mi się, że są rzeczy, które obserwujemy i nie robimy nic, a powinniśmy, tak? Tutaj są wszelakie katastrofy związane z wodą, słuchajcie, no bo mamy księżyc, tak, mamy lunę, ale jest to związane z wodą. Mało tego, jest tutaj coś, tutaj są powodzie, czyli powodzi nie unikniemy, ale wiemy o tym, że możemy. Tutaj jest trzęsienie ziemi, słuchajcie, bo tu się pokazuje trzęsienie ziemi o niskiej częstotliwości, ale te trzęsienie ziemi wyskakuje. Tutaj są pożary, a z buław to jest ogień, tak, czyli sporo pożarów, sporo, ale z pożarów zainicjowanych, tak, czyli tutaj i w centralnej Polsce coś się wydarzy, będzie jakiś większy pożar, bo centrum Polski, no to nie wiem, gdzie jest centrum, czy to jest Łódź, to wy sobie Państwo do siebie weźcie, nie, czy to jest Łódź, okolice Łodzi, gdzieś tutaj te centrum, czy jest to nasza stolica i tutaj będzie zarzewie pożaru, ale jakiegoś wielkiego pożaru, pokazuje mi się bardzo, bardzo mocno. Co dla nas, jak do nas świat się odnosi, droga Polsko? Świat się do nas odnosi z wielką tajemnicą, grodzi się od nas i to bardzo mocno, ma nas dosyć, ma nas po kokardkę. Będziemy niedługo, myślę, że do 8 miesięcy zostaniemy z czymś sami z ręką w nocniku, odwrócą się nawet nasi sojusznicy, tak, bo tak się pokazuje tutaj. I powiem tak, jedynym dobrym przesłaniem dlatego jest, że tak jakby ktoś uczestniczący, to jest ktoś, kto coś ładzi, ktoś, kto coś dobrze zakańcza i tutaj na przestrzeni ja bym powiedziała, że 4-6 miesięcy tutaj tak jakby coś zostanie otwarte, zakończone pozytywnie, ktoś coś dla nas ugra, tak, bo tu jest pokazane, że ktoś coś może dla nas ugrać, ale to jest ukryte, to jest tak jakby wiedza nie dla nas takich przeciętnych kowalskich, tak, natomiast tutaj tak jakby świat się od nas odizolował, bo tu jest pokazane, że się odizolował i tutaj na przestrzeni tych 6 od 6 do 8 miesięcy nawet bym powiedziała, coś tutaj ktoś ugra, ktoś tak jakby, ktoś z naszych rządzących, ktoś z opozycji, ale ktoś tu coś uprosi dla Polski, coś dobrego, bo tutaj jest tak jakby, jesteśmy odsunięci, jesteśmy sami w sobie, coś jest przed nami, pozamykane jest dla nas wszystko wbrew pozorom i na to trzeba zwrócić uwagę, bo tutaj coś w tajemnicy dojrzewa. Świat się patrzy z wielkim, tak jakbyśmy byli jakimś kąskiem, słuchajcie, i świat się tak na nas patrzy, natomiast ktoś tutaj coś, moi drodzy, ugra. Co zrobi przeciętny Kowalski, tak, jeżeli chodzi tutaj, co zrobi przeciętny Kowalski? Będzie się cieszył, bo coś mu będzie dane. Mamy trójeczkę kielichów i asa mieczy. I tutaj karty podpowiadają, że drogi widzu, droga widzko, tak, tutaj spójrzcie na to zupełnie z innej perspektywy, bo coś, co jest dane na chwilę do zabawy, później zostanie tak jakby chwalebnie ktoś się o to upomni, czyli zanim coś weźmiesz, zanim coś dostaniesz, tak naprawdę, bo tu jest wielka radość, wielkie świętowanie, wielkie poluzowanie, tak jakby poluzowanie czegoś, no to się zastanów, tak, bo później ci przyjdzie za to zapłacić, tak, to są tylko karty, kochani, więc tak jakby spójrzcie na to. I teraz patrzymy, co nas czeka urzędowo, powiem bankowo i tak dalej, niestety nic dobrego, pokazuje mi się sprawiedliwość, as denarów, król mieczy, czyli tak jakby nawet jeżeli ze świata coś idzie dobra, tak jakby sprawiedliwa ocena, to niestety nasza ocena mimo wszystko i chyba kto by nie rządził, tak mi się wydaje, kochani, będzie taka, że tutaj niestety nie będzie popuszczenia, tak jakby tutaj, tak jakby banki będą cały czas górą, ale wpływa dużo jakichś wniosków, wpływa tak jakby Polacy się sądzą, Polacy idą po coś, idą po jakąś sprawiedliwość, po sprawiedliwość, która może, powiem tak, w przyszłości, może nie w tym roku, na który czytamy, bo to jest tak jakby na przestrzeni roku, ale tak jakby jest dużo zakończania spraw, tak, to jest dużo zakończania spraw, ale ja bym powiedziała, że też jednocześnie sporo, tu będzie jakiś oddech puszczony dla nas Polaków, bo to jest pokazane, że zakładamy dużo spółek, dużo działalności, tak jakby oddech. Tu jest właśnie, w tym jest tak jakby bierz, działaj. Tu będzie wszystko pięknie, tu będzie cacy, natomiast uważajcie, kochani, bo zanim coś otworzycie, naprawdę zbadajcie bardzo mocno rynek, bo później tu są jakieś pozwy, tak, to jest sprawowanie, ale jednocześnie coś się Polsce też jednocześnie uda,
urzędowo wygrać, załatwić, tak jakby, ale jednocześnie podpisać coś, co będzie dobre, coś, co też jednocześnie da jakiś oddech, a jednocześnie tak jakby państwo, czyli rządzący i my, przeciętni kowalscy, w jakiś sposób to czujemy, tak, czyli niekoniecznie powinno być źle. A teraz zobaczmy to z innej strony. Co nam się szykuje, od tych, których wybraliśmy, wybierzemy, zobaczymy, co nam się tutaj szykuje w Polsce. Ogólnie, tak? Co idzie na ten rok do Polski? Problemy związane z dziećmi, jakieś prawa odnośnie dzieci, problemy związane z dziećmi, ze szkolnictwem, z dziećmi, zwał to kochani jak zwał. No i znów to świętowanie mi się tutaj pokazuje. Coś, jakieś prawo zostanie uznane, zabrane są pieniądze, tak? Czyli jeżeli chodzi o materię, kochani moi mili, to nie liczcie się z tym, że będzie lepiej, bo będzie tylko gorzej. Zobaczymy. Co my tutaj mamy? Mamy tak, mamy powodzie, trzęsienia ziemi, tutaj pożaru, tu akurat nie widzę, ale tak jakby załamanie, tutaj coś runie i dosłownie tutaj jest tak jakby, jest zawalenie pomiędzy końcem zimy a początkiem, czyli jakieś runięcie, tu chodzi o jakieś budynki, coś się tutaj, kochani, zadzieje jednocześnie, natomiast powiem tak, tutaj jest wzrost zachorowalności, są to narządy rozrodcze damskie, męskie, tutaj jest, tu jest takie typowo lecznicze, mimo że jest to w pięknych kartach, ale mamy wzrost nałogów, wzrost tak jakby i jest to, i wbrew pozorom jest to pod kontrolą, bo to jest pokazane, że jest coś odsunięte od Polaków, coś się, czegoś Polakom się nie mówi, nie pokazuje, ale wyrób ta co chce, ta natomiast jesteście tak jakby skazani. Tutaj jest zamknięcie czegoś, bo jest to w wieży, czyli czegoś nowego, co mogłoby posłużyć, być może lekom, być może refundacji, ale jest to zamknięte na ten rok dla państwa. Tutaj trzeba będzie uzurpować sobie, czyli zostają nam zbiórki, tak? Zostają nam zbiórki i gdzieś tam, jak sobie sami nie pomożemy, to nikt nam nie pomoże, tak? Chociaż tutaj jest tak jakby zapowiedź, czego znów mi się pokazuje ta kobieta przy kole fortuny, czyli jakaś opcja, być może nowa frakcja, tak, być może, bo tutaj się pokazują, pokazuje mi się to w energii żeńskiej, ale ogólnie też pokazuje mi się, że koło fortuny, że można zmienić los, tak, że można zadziałać, że tutaj są tak jakby, że rząd ma dobre podłoże, że może mieć dobre podłoże, tak, ale i powiem wam tak, wybierajcie mądrze, tak, ja nie mówię tutaj obojętnie, zgodnie ze swoim sumieniem, tylko, że tak jakby pokazuje mi się, że coś, co jest świeże, coś, co jest nowe, coś, co daje tak jakby poczucie, wiecie, gdzie jest pieniądz, myślę, że wiecie przy jakim, ale nie mówię tu o socjalu, tak, tylko mówię tutaj o partiach, które tak jakby, przy których jest pieniądz, tak, przy których jest pieniądz, nastawione są na tworzenie, to tutaj macie królową buław, koło fortuny, macie siódemkę denarów i dziewiątkę kielichów i to mówi o przeciętnym kowalskim, że tutaj dzięki temu może zyskać, tak, czyli tutaj to są wasze wybory, ale powiem tak, jeżeli tak będzie, czego sobie życzę, że będzie dobre, mamy, jesteśmy pod opieką sił wyższych, to jest najważniejsze, że może nie zejdziemy tutaj z tego, tak? Rozpad totalny rodzin, słuchajcie, też jednocześnie, bo tutaj już zakończę tych naszych rządzących, te partie tutaj, bo tu jest pokazane świat do nas, znaczy Polska rządzący do nas, tak? My, jako Polacy, mamy dobre podłoże jeszcze, tak naprawdę dobre podłoże. My jesteśmy tak jakby, jeżeli chodzi o instytucje, samozachowawczy, potrafimy bardzo ładnie się zgrać, tutaj potrafimy sami jednocześnie tak jakby samoczynnie jako jednostka potrafimy przetrwać, to jest bardzo ważne, nie każdy naród w sobie to posiada, tak, swój naród to posiada, my jeszcze to mamy i tutaj jest całkiem nieźle, natomiast jest tutaj coś, co wyjdzie dobrego, nie mówię, że złego, ale wyjdzie coś dobrego,
tak jakby od góry do nas, tak? Tylko pytanie, czy to przyjąć, czy natomiast jeżeli chodzi o nasze leczenie, o leki, o tutaj, o służbę zdrowia, bieda, nędza i rozpacz. Tu się coś rozpada całkowicie, być może system emerytalny się rozwala, nie wiem o co chodzi, ale tutaj system emerytalny, tu jakieś takie nasze oszczędności, nasze, tu się coś rozpada całkowicie i będzie to początek, tak jakby już ma to początek, aczkolwiek za jakieś 2-3 miesiące zobaczymy to, że to nie funkcjonuje, tak, tutaj są pokazane oszustwa, jakieś tutaj jest coś pokazane, że czegoś nam, że no na coś nam nie starczy, jest nam coś pokazane, tak, że tak jakby dokonane zostało coś na naszych oszczędnościach, tak, jeżeli chodzi, słuchajcie, jeżeli chodzi tutaj o, jeżeli chodzi o nas ludzi, no to faktycznie jest tutaj jakiś podział. Tutaj mamy, jedni są za sprawiedliwością i tutaj jest, jak to się mówi, ten nasz lud gmin, tak? A inni są za pieniążkiem. I teraz tak, powiem wam, że jest to cudowna mieszanka. Jest to cudowna mieszanka, natomiast jest to mieszanka, która może doprowadzić nas, moi drodzy, do, tutaj są jakieś zamieszki wręcz, ja bym powiedziała, tutaj są jakieś pewne rzeczy, nie róbcie takich rzeczy, bo tu jest tak jakby, ale też jednocześnie jest jakieś tu pojednanie, bo tu jest pokazane, że tu chodzi o pieniądze, tu chodzi o dobrobyt, tu chodzi o biedę, którą ludzie mają i tak jakby nie chodzi o wielkie pieniądze, ale żeby te pieniądze otrzymać, tak, czyli być może jakieś strajkowanie, tak, ale powiem tak, to jest zawalczenie o swoje, tak, wyjście ze stagnacji, ósemka mieczy, to jest wyjście ze stagnacji, ale jest trójka mieczy. Powiem tak, drodzy Państwo, więcej stracimy w tym roku, jeżeli chodzi o finanse, o zarobkowanie, niż zyskamy, tak, powiem tak, na pewno oszczędności się kurczą, bo tu jest pokazane, coś zrobią z pieniędzmi, coś zostanie zrobione w Polsce z pieniędzmi, tak, z naszymi pieniędzmi. I teraz takie pytanie, czy na to sobie pozwolimy, czy nie. Nie sądzę, że tutaj będzie pozwolenie, przyzwolenie na to, bo to jest tak jakby już coś dojrzewa, czyli do raka, do przyszłego roku, do czerwca, lipca. Tutaj będą jakieś zmiany próbowane zrobić, tutaj jeżeli chodzi o nas, tak, o nas Polaków, natomiast nie sądzę, żeby się to udało, zobaczymy, bo tutaj jest wielka walka i tutaj ktoś poniesie stratę, kto poniesie stratę, ja bym powiedziała, że tutaj będzie jakaś ugoda i przeniesienie czegoś, przeniesienie na kolejne lata, bo to jest jakiś podpis, spróbowanie czegoś nowego z innej beczki, czy będzie to, dobra, jak się do nas nastawia, jak się na nas nastawia osoby rządzące, bez względu na to, tak, kto tam wygra, czy kto zostanie, zobaczmy, co to oznacza dla nas, jak tutaj będziemy postrzegani, jako samotni, tutaj, jako samotni, ktoś tutaj dąży do tego, żebyśmy byli samotni, nie, żebyśmy byli samotni, to jakieś cięcia na przestrzeni roku będą robione, zawieszenie, wycofanie nas z pewnych rzeczy, tu jest ostra ręka, samotność, no i mi to się tutaj rzuca jedna, powiem tak, nie mogę mówić, nie mogę Państwu sugerować, ale rzuca mi się po prostu, jest eremita, tak, pierwszą kartę jest eremita, osoba samotna, tak jakby osoba mądra, osoba inteligentna, ale osoba tak jakby patrząca tylko na swoje zwycięstwo, tak, i tutaj jest mało tego, to jest ten as mieczy i to jest tak jakby zatrzymania, tutaj jest tak jakby zawieszenie czegoś, tutaj jest pójście po coś, tutaj nie chodzi nawet o pieniądze, tutaj chodzi o zwycięstwa, o zwycięstwa małe, duże, ale o zwycięstwa, ja bym powiedziała, że tutaj pewne rzeczy zostaną rozstrzygnięte, bo tu się pokazuje sąd, tutaj będzie, moi drodzy, tutaj będzie sąd, tutaj jest diabeł, tu będzie rozliczenie, tutaj jest wielka walka i czysta droga. Powiem tak, wiele się w Polsce wydarzy, kochani, do przyszłego roku, do września, bo tu się pokazuje, że będziemy w czymś samotni, będziemy wyizolowani, będziemy odnosić małe, malutkie, większe jakieś takie, wydaje mi się, zwycięstwa, ale będzie to działo się poza areną, poza sceną publiczną, natomiast zostaniemy w czymś uziemieni, tak, uziemieni, tutaj będzie dużo, jak bym miała powiedzieć, to dużo zatrzymań,
dużo zatrzymań, dużo wniosków, dużo sądu, dużo oskarżeń, czy prawdziwych niekoniecznie, ale chodzi o to pokazanie, bo tu jest władza, kto tu rządzi, tak, tu będzie pokazane. Natomiast co to przyniesie? Mamy tutaj diabeł na pieniądze, czyli powiedz, a dostaniesz, tak, na tym się wzbogacisz, tak to widzę dosłownie. Wiele szans, tutaj jakiegoś oczyszczenia, wielka walka, tak, ja widzę tutaj wielką walkę, ale kochani, widzę też pożary jednocześnie, pamiętajcie, widzę pożary, widzę choroby, choroby, które zostawione są same sobie, tak, czyli ta nasza, tak jak tu mówię, służba zdrowia, to tak niekoniecznie bym powiedziała, tutaj jest zostawione coś, coś, co jest, myślę, że chodzi o nowotwory, tu chodzi o nowotwory, wiecie, hormony, woda, może być cukrzyca, tak, czyli cukrzyca, tutaj pewne rzeczy będą zostawione gdzieś, będą tak jakby urwane dla osób chorych, urwane, tak jakby leczenie, że jakaś część będzie refundowana, a część będzie zabrana i później musisz sobie sam kołować, jak chcesz się dalej leczyć, tak, bo to jest tak jakby w taki sposób pokazane, ale powiem tak, jak wychodzimy po tym roku, wychodzimy, w czymś się budujemy, powiem tak, pewne rzeczy są też tak jakby potrzebne, bo tutaj zaczynamy my jako kowalscy, przeciętni kowalscy, zaczynamy coś zauważać, tak, tu jest pokazane, że coś widzimy, moi drodzy. Tutaj jest tak jakby, zakończamy bezsensowną walkę słowną i bierzemy się tak jakby za coś, za coś. Ludzie się biorą, tak, czyli potrafią się zebrać i co, znaczy zebrać, czy, no ale ogólnie biorą się, tak, i wchodzimy na czystą drogę lub zostanie nam zafundowane tak jakby, zamknij gębę i po prostu rób, co masz robić, tak, no bo tutaj jest tak jakby, masz, jesteś na czystej drodze. Co przyniesie, nie wiem, bo kończy się to, pierwsza karta rozpoczyna się dwójką kielichów, czyli możemy coś działać, a zakończę się, słuchajcie, a zakończę się głupcem. Czyli wejdziemy w coś nowego, o czym nie wiemy. Czy będzie to dobre? Nie wiem, kochani. Przeszłość to jest ta dwójka kielichów, czyli te hulaj dusza, jak to się mówi, hulaj dusza, piekła nie ma, nie moje, to daje, tak, a tutaj wchodzimy w coś, gdzie być może przyjdzie nam o coś zawalczyć jeszcze lub będziemy pozbawieni tej walki całkowicie, nie umiem, powiem tak, bardzo dużo się wydarzy, tutaj są trzy, dosłownie, wiem, że to brzmi racjonalnie dla Polski, ale tu są trzęsienia ziemi, dosłownie, trzęsienia ziemi, one będą i fizyczne, i takie psychologiczne, i dosłownie, tutaj mamy powodzie, ale powodzie to są takie, które, one są i one nie są kontrolowane, więc tutaj tak jakby, tutaj mamy zawalenie, tak, tutaj jest to zawalenie jakieś, tu są jakieś budynki, zawalenie i będzie to w centrum, coś się zawali tutaj u nas, chodzi o budynki, nie sądzę, żeby to chodziło o struktury, mogę się mylić, ale tutaj są budynki, gdzie coś się zawala, tak, coś ulega, będzie to bardzo głośne, tak, bo tu się pokazuje, że będzie bardzo głośne, jednocześnie tutaj, moi drodzy, mamy pożary, tak, właśnie buław są pożary, ale jednocześnie tak jakby te pożary i one są, czy one są w całej Polsce, ja bym powiedziała, że to są kontrolowane pożary, to nie są pożary, których się nie kontroluje, bo one są tak jakby spisane, ktoś się czegoś boi, trójka mieczy, czyli tak jakby boi się odpowiedzialności i z tego tytułu tu są te pożary. Dosłownie, bo ta ósemka mieczy mówi o tym, że są to rzeczy powtarzalne i jeszcze tych pożarów tutaj sporo będzie. Natomiast musimy uważać, bo tutaj też, moi drodzy, wieże to są huragany, burze, podtopienia. Tego jest bardzo dużo pokazane. I są to tak jakby nowe rzeczy, które występują u nas. Są to nowe rzeczy, bo giermek kielichów to jest tak jakby, to są nowe. My nie jesteśmy na pewne rzeczy przygotowani. Natomiast to się dzieje nagle i może się zadziewać. Tak i to się pokazuje, że wcale niekoniecznie to się może zadziewać tylko latem, bo pokazuje mi się teraz jesień i pokazuje mi się wiosna, no lato też, ale pokazuje mi się jesień i wiosna, czyli coś tutaj się zadzieje. Kochani, pokazuje mi się też, że tutaj coś, jeszcze we wrześniu się tutaj coś zadzieje. Tutaj październik jest taki też bardzo, jest mocny. Pokazuje mi się przełom roku, czyli styczeń. Coś od stycznia zostanie nam zabrane. Wiecie, może być związane coś z oświetleniem, tak? Bo tutaj jest tak jakby z oświetleniem, to może być internet jednocześnie, tutaj może być
jakieś działanie, zawieszenie, chęć zabrania, chęć kontrolowania. No, tutaj mogą być przeróżne rzeczy, tak, ale tak to mniej więcej wygląda. To jeszcze tylko tak reasumując, zobaczymy, czy się karty potwierdzą. Czy się karty, dużo mamy tych kart takich, ale już nie ma czegoś, nie ma tutaj czegoś, zaraz zobaczymy. Bo tutaj jest napływ ze świata, tak, ale napływ ze świata zostaje zamknięty u nas, słuchajcie, zostaje zamknięty, bo świat się zamyka przed nami, czyli tak jakby myślę, że idą rządzący po rozum do głowy, tak, że tutaj tak jakby na tym bardziej ostatnie wydarzenia. Dobra, zobaczmy, kochani. I teraz zobaczmy tak, tylko tak na gromadki. Rządzący dla Polaków. Polacy dla Polaków, tak, rządzący. Utrzymanie, podpisy, kupa podpisów, tutaj ściąganie jakichś pieniędzy, tu jest jakaś opieka. Powiem Wam tak, są dwie opcje, naprawdę są dwie opcje, jest cesarzowa i jest królowa denarów, tak, bo to jest tak jakby, nie wiem czemu, ale w rządzie w kobietach siła, uwierzcie mi, w kobietach siła, bo tu się mocno pokazuje. Tu jest jakiś podpis, tu jest synchronizacja, będą rządziły dwie partie, bo tu się pokazuje, że rządzą dwie partie i tak jakby jedna partia patrzy drugiej na ręce po części, tak, więc tak jakby ja bym powiedziała, że i to bardzo mocno, coś zatrzyma przede wszystkim, coś zatrzyma, coś niedobrego zatrzyma, bo tu jest takie świętowanie, tu są wiadomości i jak tutaj dalej iść, powiem tak, ponieważ być może ja jestem takim nośnikiem, ale będzie tu jakieś słoneczko, coś tutaj zaświeci, może nie będzie to za ciężkie, ale powiem tak, jeżeli chodzi o finanse, przyjdzie nam o nie zawalczyć, ale z jakąś radością, tu dostaniemy tak jakby, tutaj rządzący dadzą nam jakieś, tak jakby popuszczą nam troszeczkę pasa, bo to jest takie popuszczenie pasa. Nie wiem, o co chodzi. Powinno być zaciśnięcie pasa, tak, żeby teraz z tego wszystkiego wyjść. Natomiast tak jakby tu jest pokazane, że przyjdą wiadomości, coś zostało podpisane, tutaj nie bójcie się, tu będzie ok. I tutaj tak jakby twórzcie, działajcie, tak, tutaj będzie tak jakby, powiem tak, zostanie coś zjednane, tak. Coś zostanie połączone, coś zostanie zjednane, coś, co zostało rozłączone, zostanie połączone. Tak mogę tylko powiedzieć odnośnie naszych rządzących, ale powiem tak, no ciekawa jestem, spod jakich znaków są nasi rządzący tutaj, ale tak jakby, no tu jest czysta droga tutaj. Dobra, zobaczmy teraz, jak to z tym naszym, czy nam zabraknie na chleb, czy nie zabraknie na chleb, tak? Czy nam zabraknie, czy nie zabraknie? My, jako my, Polacy. Szóstka kielichów, tęsknota za tym, co było. Tu pokazuje się, żebyśmy tworzyli. Tu jest dużo wyjazdów. Mało tego, zostanie coś, kochani, powiem tak, problem z wyjazdami, zatęsknimy, będziemy tęsknić za czasami, które były. Tu jest podnoszenie się, ale jednocześnie jest tutaj taka, jest tak jakby, mamy się czegoś nie bać, bo tu jest pokazane, że coś dostaniemy, coś nam zostanie dane, jakieś powodzenie i powinniśmy w to iść, bo odniesiemy sukces. Coś tutaj, my na coś się zdecydujemy, natomiast tak jakby też jest coś takiego, że coś sprawia komuś kłopot, tak, spoza, być może chodzi o Europę, być może chodzi o Unię, być może chodzi o jakieś inne traktaty, tak, ale tutaj tak jakby coś tu sprawia kłopot, natomiast zaczyna się jakaś nowa podróż, która tak jakby nam powinna przynieść coś dobrego, powiem tak, czy przyniesie, nie wiem, ale pokazuje się rok pełen tak jakby wyjazdów, przyjazdów, rozmów, działania, zażegnania,
rozpoznawania tak jakby jakiegoś problemu związanego z finansami, tak, z finansami, czyli tak jakby my sobie tutaj, wydaje mi się, że my sobie tutaj porodzimy, podnosimy się, po czymś idziemy, po coś dobrego, powiem tak, coś się w Polsce utworzy, oby nie prywatyzacja, tak, polskiego kapitału, tego wszystkiego, co nasze. No dobrze, to tyleż dla nas zdrowotnie, jak u Polaków zdrowotnie. Czy coś tutaj będzie jeszcze dla potwierdzenia? Polacy zdrowotnie, żeby nie było masło maślane. Polacy w marzeniach, Polacy okupieni w marzeniach. Polska zdrowotnie, czegoś nie widzimy, czegoś nie dostrzegamy. Tutaj ktoś jeździ po naszych emocjach, tak? Tutaj jest... Zdecydowanie pokazane są choroby, choroby oczu, choroby hormonalne, choroby, no mamy tutaj wodę, no to co nam się rzuca, choroby rakowe, tak, jakieś takie typowo nowotworowe, tak, tutaj mamy. Czy coś urzędowo w drugiej połowie roku, przyszłego roku, coś zostanie albo do drugiej połowy, albo powiedzmy, że będzie to czerwiec, tak, powiedzmy, że takim przełomem, mogę się pomylić tu troszeczkę, ale będzie coś podpisane, będzie jakaś siła, bo czegoś nie, coś nie zostało zauważone, coś zostanie przecięte jednocześnie, czyli coś nam zabiorą odnośnie zdrowia i coś nam dadzą, i to taką silną ręką, na pewno każą nam za coś więcej płacić, bo to jest pokazane, że zostanie coś do płacenia nam i to, czego chcemy, czy zostanie to, czy nasze marzenie zostanie spełnione, niekoniecznie. To będzie coś będzie powiedziane, natomiast do realizacji tego będzie daleka, daleka droga, moi drodzy. Także tak to widać w tych, coś zostanie dane, bo jest jakaś cząstka dana, ale dużo więcej pod spodem zostanie nam zabrane, tak? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i zobaczmy te nasze kataklizmy, czy się tutaj, czy będą, tak? Czy będą. Nie mam wahadełka. Gdzieś robiłam teraz ziółka i poprzestawiałam, słuchajcie, i tak to jest. Coś mi tu spadło, co mi spadło. Nasze, i teraz tak, kataklizmy. Woda, wiatr, śnieg. Woda, wiatr, śnieg i ogień. No zobaczcie, to są takie karty. Odpłynięcie. Wiele osób tak jakby nawet wręcz będzie musiało opuścić swój dom, tak? Ale mamy tutaj wodę. Woda jest tak jakby na przednówku. Tutaj mamy góry, tak? Pagórki, góry, pagórki, ale coś się zadziewa, słuchajcie, z wodą, tak? I tutaj woda bierze taki wielki prym. Tutaj mamy wiatr, mamy miecze i tutaj wiatr jest najsilniejszy, kochani. Teraz będzie bardzo silny wiatr, się pokazuje, ale później 4 miesiące po nowym roku, czyli kwiecień, maj, bardzo mocno, nie wiem czemu, pokazuje się bardzo mocno i pokazuje się ogień, że jest, tak? I jest tutaj ten ogień. Co mamy z przełożenia? Wieżę. No to czyli trzęsienie ziemi nas nie ominie, albo bardzo nagłe zdarzenia. I nadal twierdzę, że będą to, że coś się zadzieje z jakimiś budynkami, że coś runie, coś się tutaj, moi drodzy, zadzieje. I mimo to, ale w tych kartach pokazuje mi się, że świat się przed nami zamyka. Zamyka się i to zamyka się na 6, 10, na przynajmniej na cały rok się zamyka. To będzie bardzo stopniowe, takie naprawdę wyjątkowe działanie, ale świat się na nas chce zamknąć. Niekoniecznie chce. Światu jest z nami po drodze, tak? Więc tak to mniej więcej, kochani, wygląda. Chociaż mogę się mylić, bo może być to, że stopniowe otwieranie tak na przestrzeni roku. Czyli tyleż, moi drodzy, dla Polski. To ja zrobię za chwileczkę drugi filmik dla świata, co się dzieje dla świata i zobaczymy, moi drodzy, co tam dla świata. Tylko jeszcze zobaczę. No nic, powtarzalne sytuacje, tak? Czyli co by nie było, kto by nie rządził, to powtarzalne sytuacje. Ma tego jakiś problem z wyjścia z tego kręgu, ale później trójeczka denarów, czyli budowanie się, damy radę. No kto jak nie my, kochani, kto jak nie my. Pozdrawiam.